tymi oklaskami rozgrzewamy naszych kierowców również takimi brawami. Dzięki nim za chwilę na pasie startowym w sumie ponad 2000 koni. Jest ze mną Grzegorz. Wielkie brawa dla Grzegorza, człowieka, który właśnie tworzył tego typu samochody. To o tej Corvette wam opowiadałem, że kiedy Amerykanie ją zobaczyli, byli zazdrośni i zazdrościli nas. Grzegorz, opowiadał o tych samochodach. Co siedzi pod maską, co się kryje. Budowałeś ten samochód przez wiele lat. Jo, i od wielu lat odnosisz mnóstwo sukcesów. Tak, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj postaramy się trochę tutaj zrobić dymu. Pojedziemy ostro, ale nie na maksa, ponieważ w zeszłym roku tutaj strasznie było ślisko i najpierw spróbujemy tak, może 1000 koni wystarczy na początek. Co wy na to? Brawa, głośniej, Olsztyn! Jeżeli on was nie usłyszy, bo ustawi go na 500 koni. Ile chcecie? Słuchajcie, jest z nami też taki cichociemny, szary samochodzik mały, amerykański. Jest to Chevrolet Camaro z 69 roku. Z oryginałem ma wspólne kształty. Jest całkowicie przerobiony, tak jak Corvette. Nie wiem, czy pamiętacie, Marcin tutaj miał w zeszłym roku jeszcze Chevroleta GMC Typhoon. Taki a la Jeep. Otóż nieszczęście się stało i podpięliśmy go na żletki w zimie i wszystko z niego przełożyliśmy do tych Camaro. Słuchaj, ile wam się udało wycisnąć Chevrolet Camaro? To jeszcze z Camaro nam się nic nie udało wycisnąć. Dzisiaj będziemy wyciskać pierwsze metry, a tak naprawdę na spokojnie zupełnie, bo to będzie w ogóle dziewiczy przejazd. Także samochód jeszcze w ogóle nie jechał po ulicy, więc dzisiaj będziemy dopiero się tylko przetaczać, ale myślę, że już za rok, no Grzesiek tutaj Corvettą będzie musiał się sprzęgać. Czyli no, to jest tak naprawdę premiera tego samochodu tu w Olsztynie, samochód, który jest zupełnie zmodernizowany. To prawda, że macie napęd na 4 koła również w tym? Tak, to jest jedyne na świecie Camaro z napędem na 4 koła. Przód jest z tego Tajfuna, takiej kiosku ruchu, który tutaj jeździł po ulicach Olsztyna już parę lat. A cała oryginalna karoseria Camaro została zachowana. No, samochód ma mieć power. No jeszcze pewnie nie dzisiaj, ale za chwileczkę już będzie miał dużo. Dobra, dobra, zaraz was podpuszczę. Mam nadzieję, że trochę dodacie emocji, od was zależy, czy te samochody naprawdę szybko pojadą. Olsztyn, halo! Chcieliśmy wpuścić naszego fotografa. Ja myślę, że jest jeszcze słabo. Poprosimy jeszcze raz, jeszcze większy aplauz dla tych niezwykłych aut. Zostańmy w aut, takie brawa. Krzysztof, ile masz przyspieszenia do setki w swojej Corvette? Do 205,3. Do 200 na godzinę. Do 300 niecałe 9, więc do 100 trochę poniżej 2. Czy wy słyszeliście te wyniki? No właśnie, to oznacza, że ten samochód jest znacznie szybszy od Bugatti Veyron, które do 300 przyspiesza niecałe 12 sekund, czyli najszybszego seryjnego samochodu świata. Sprawdzałeś w ogóle kiedyś prędkość maksymalną tego samochodu? Przy 300 zaczyna się strasznie trząść i się pan dalej. Przy 300, które osiągasz tak naprawdę w 10 sekund. Tak jest. Słuchajcie, to co, chłopaki, odpalamy samochody, ustawiamy na start i trzymajcie już nas dalej, tak naprawdę w niepewności. Dajcie nam posłuchać. Jeszcze mam prośbę do wszystkich panów, którzy stoją na torze, nawet tych z ochrony. Prosiłbym jak najszerzej zrobić, że jakby to, żeby nikogo było się nic złego nie stało. Słuchajcie, my prosimy o zrobienie misji. Wielkie brawa dla chłopaków. Chłopaki schodzą do samochodu.